Już oficjalnie sezon kąpielowy 2023 otwarty. Od soboty 24 czerwca bezpieczeństwa plażowiczów pilnują ratownicy, a nad Uznamską plażą powiewa błękitna flaga. Ale nie tylko, bowiem certyfikat flagi trafił też na kąpielisko morskie na Warszawie, a także na marinę na basenie północnym. W oficjalnym otwarciu sezonu wzięli udział m.in. zastępca prezydenta Paweł Sujka, przewodnicząca Rady Miasta Elżbieta Jabłońska, a także dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Wyspiarz Marek Bartkowski. Warto dodać, że błękitną flagę kąpielisko na Wyspie Uznam otrzymało 18 raz z rzędu, jako jedyne w Polsce. Szczególne słowa podziękowania zwrócić w kierunku osób, które pracują w Osirze, które dbają o tą plażę. Dbają o to, że po raz kolejny błękitna flaga zawiśnie na maszcie tutaj przy stanowisku ratowników. Chciałbym przede wszystkim też podziękować wszystkim ratownikom, na czele tutaj z panem koordynatorem ratowników, panem Wąskiem, który od ilu lat już jesteśmy? Wąsikiem, tak. Od 9 rok, tak? Praktycznie od 15 roku tutaj jest cały czas z nami i dba o bezpieczeństwo w sposób naprawdę bardzo skuteczny, co trzeba podkreślić. Ich profesjonalizm powoduje to, że do Świnoujścia przyjeżdżają ludzie, bo czują się po prostu tutaj bezpiecznie. A z kolei pracownicy, którzy tutaj pracują razem z panią Karoliną Samidowską, z panem dyrektorem na czele Ośrodka Sportu i Rekreacji Wyspiarz, dbają o tą infrastrukturę, bo widzicie, że co chwilę coś się zmienia, co chwilę coś jest dokładane i to spowodowało również, że na przykład tutaj jakieś 300 metrów w prawo odbywa się największe wydarzenie hipiczne 2023 roku, czyli Kawaliada Summer Świnoujście 2023. Wierzę, że kolejne imprezy również odbędą się na świnoujskiej plaży, bo to miasto, te wyspy mają potencjał. I właśnie błękitna flaga, która już jest kolejny raz nam przyznawana, a przecież jak wiemy, nie jest łatwo tą błękitną flagę, bo przecież trzeba szereg różnych warunków spełnić i tych takich jakościowych, a to nagroda prestiżowa, bo i ekologicznie i przede wszystkim to bezpieczeństwo, którą właśnie ratownicy nam, mieszkańcom, jak również przebywającym turystom nam tutaj w tym miejscu zapewniają. Życzę Państwu, aby i pragnę również podziękować, bo to bezpieczeństwo ratownicy, ale również tutaj cała koordynacja pana dyrektora i pani kierownik Karoliny Samitowskiej. Po godzinie 11 błękitna flaga zaopotała na plaży. Ratownicy na Świnoujskiej plaży będą pracować do 3 września.